Gameloft przedstawia. Czy włączyć dźwięk? Oczywiście, że tak. Avalanche Snowboard. Avalanche Snowboarding. Przez przypadek mi wyskoczyło, czy coś z gry. Wciśnij A. A. Witajcie, ja jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z Avalanche Snowboarding. Póki zima jeszcze trwa, idealna pora w roku, by urządzić sobie zawody snowboardowe. No to właśnie, pozwolę sobie rozegrać dalej tryb kariery na potrzeby serii. No i co my tu mamy? Co tym razem będziemy robić? Zgodnie z obietnicą złożoną w zeszłorocznym drugim odcinku, tym razem będziemy zajmować się poziomami w lesie i mieście. O ile oczywiście się odpowiednio postaramy. Wynik: zdobądź 6000 punktów, zdobądź 7000 punktów. Zdobądź ponad w trakcie jednego skoku, złap poręcze trzykrotnie, wykonaj transfer, nie glebnij, wykonaj frontflip, wykonaj podwójny backflip. Jazda! Ten odcinek raczej nie będzie długi, co najwyżej, że nie będziemy od razu kończyć tych poziomów, tym bardziej, że może to zająć mi zarąbiście długo. A co jest, po prostu tego przejdziemy sobie po dwa dla każdego. Tym bardziej, no, a to dlatego, że nagrywam to w późnych godzinach wieczornych i chciałem to mieć szybko za sobą, a i przy okazji sobie muszę pogadać z wami. Dobra, no to witamy w mieście. Okej. Zostałem właśnie zrobiony z balona. Oj tak, jestem genialny po prostu. Rządzisz! No i jakie nagrody dostanę w zamian? 32 punkty, 1000, oczywiście 32 tysiące punktów. Super. Michał snowboardzista 102. Cyk, cyk, cyk. O, zapodaj coś. Masz nowy sprzęt. Aha, no i w sumie wam nie mówiłem, ale miałem przyjemność troszkę sobie przepraktisować, jak się tak powiem, przećwiczyć troszkę umiejętności strzeleckie, umiejętności jazdy w tej grze. No i można uznać, że jestem troszkę w nich mistrzem już, poza oczywiście pewnymi komplikacjami w sterowaniu idealnie symulującym nadzwyczajność telefonicznej klawiatury, ponieważ ten... No, chociażby zrozumiałem, no... Bo generalnie raczej większość, że wiedziałem, poza tym transferem. I okazuje się, że transfer to po prostu przeskok z poręczy na poręcz. Ale już to ogarniam, więc nie ma żadnego problemu. No właśnie. Skoki. Przejechanie poręczy. Transfery 3.
No w każdym razie widzicie sami, co tu się dzieje. Możecie też sobie spauzować, by się na to napatrzeć. Ale spróbujmy to zrobić od nowa. Ała. Jeszcze raz. Bo jak wiadomo, trening czyni mistrza, ale nie w taki sposób chciałem to zaliczyć. Rządzisz! Ale rekordu niestety nie pobiłem. Yeah! Chociaż z drugiej strony... No w sumie udało się nawet lepiej. Musiałbym zresztą zobaczyć na nagraniu. No ale fakty są jakie są, proszę państwa. Proszę bardzo. Miejski mistrz... zrobił swoją robotę. Kontynuuj. No i co my mamy dalej? Oczywiście las, przy którym z kolei przejdę sobie te dwa rzeczy. Jazda dowolna. Bo czemu nie, ale mogę też spróbować nieco inaczej. Zdobądź 15 tysięcy punktów. Wykonaj obroty tyle. Wykonaj się ze 20 stopni. Zdobyć ponad w trakcie jednego skoku, zdobyć ponad punkt w trakcie jednego graba. Zmień postawę pięciokrotnie, wykonaj 1800. Nie glebnij. Jazda. No właśnie, jest godzina 23:32, ale mam nadzieję, że nie będzie to nas zniechęcać. 3, 2, 1. Jazda. O nie! Nie. Rządzisz! A i przy okazji cele osiągnięte. Zobaczmy, co ja tam osiągnąłem.
Oczywiście, 38 tysięcy punktów. Ej, no nie, nie sprawdziłem statystyk tamtego. Ale to raczej nieważne. 111. 114. Tyle udało mi się wykonać obrotów. Cyk. 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 A dobra, czyli jedyne, czego nie udało mi się zrobić, to pięciokrotnej zmiany postawy. Jak to jedna gleba? Gdzie zaliczyłem tą glebę? Nie rozumiem tego. Oj tak, oczywiście. Cena wszystkim, że się nie udawało zbalansować. No tak. Rządzisz. Szkoda. Mogło być lepiej. No i mamy równy 120, moi drodzy. Pa, nie. No, co to było? Yeah. Teraz już nie mam jak rządzić, bo udało mi się wszystko zrobić. Trzy aż punkty. W zasadzie akurat powtarzanie tych zawodów nie ma żadnego sensu. Zero transferów niestety. Ale i tak jest świetnie. I co tutaj z kolei mamy? Snowpark. Wykonaj transfer pięciokrotnie. Na chwilę, co tam były za główne cele? Zdobyć 20 tysięcy punktów i wykonaj obroty. Tyle. Okej, okay,
Wykonaj transfer pięciokrotnie, wykonaj 1900. Co nie dwukrotnie, zmień postawę 12-krotnie. Wykonaj podwójny backflip, złap kickery 12, nie glebnij. No dobra. Jak mam złapać kilkanaście kickerów, co? No, te zadania mają przyjemność być coraz trudniejsze, ale w sumie to mnie... Jazda! Było ładnie, aż tu nagle wiadomo co. Serio? Co to miało być? Tak szybko jechał, że przeskoczył osłonę. No przecież tak szybko jadę, że aż nie zdążę skoczyć. Dobra, muszę do tego przystosować ewidentnie. Zasłużyłem sobie na to zdecydowanie. Nie ruszaj się, Michał, to jest twoje zadanie najważniejsze. Nie ruszał. No tak, to się nigdy nie kończy dobrze.
fajnie gra. Jazda. No! Tutaj okoliczności nie są zbyt... Ej, nie, co tu się wydarzyło? Jazda. Rządzisz, ale niestety nie wykonałem za bardzo większości tych zadań po drodze. 67 tysięcy, rekord.